Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten kolejny piękny, jakże słoneczny dzień. Nie wiem, czy byście widzieli. Tak, jest wszędzie tak słonecznie, że musiałem ustawić sobie najniższe ISO. Jest ISO 100 aktualnie ustawione, bo jest tak jasno, jakbym odsłonił teraz. To mnie całego tutaj zakrywa wręcz. Jest po prostu jakaś masakra dzisiaj. 11 stopni, niby zima, prawda? Niby zima dzisiaj, no ale dobra, nieważne. Mniejsza z tym. Zmagam się trochę z tym właśnie pytaniem cały czas, wiecie. Poprzednio. Czy właśnie nagrywać filmiki z samego rana, czy je wypuszczać z samego rana, czy wypuszczać je właśnie teraz tak wieczorami, tak jak i ten dzisiejszy. I dzisiaj piątek, naprawdę tylko tematem nagrywam tego samego dnia, ale czemuż by nie, prawda? Jest aktualnie godzina już 11, teraz właśnie przejeżdżam między jedną pracą a drugą, gdyż tutaj byłem potrzebny jeszcze gdzieś tam do analizy i postanowiłem sobie, dobra, zrobię sobie chwilkę przerwy i pogadamy trochę. Jest jedna sprawa odnośnie tego właśnie, jak ja nagrywam. Jak będzie dobrze, zakupiłem sobie lustro jakiś czas temu, jest to ten nasz kanonek i on jest kłopotliwy przy nagrywaniu takich właśnie w ruchu. Nie wiem, czy przejść na moją Xiaomi, czy też kupić sobie jakiś action cama. Tutaj jest pytanie samo do was, czy wy znacie jakiś action cam, który mógłby być tutaj w miarę jakiś fajny. A jak już idziemy w ten właśnie sposób, to też czytałem wasze komentarze spod poprzedniego właśnie filmiku. Dawaliście mi tam wiele wiadomości typu czemu rezygnujesz z Minecrafta? Postanowiłem, że kilka tutaj z nich przytoczę i wam na nie po prostu odpowiem. I otóż to, Adamos napisał, czemu nie będzie Minecrafta? I później oczywiście poszła już lawina komentarzy odnośnie tego. Natomiast Suchy 122 napisał, zgadzam się z tobą, no ale trudno, kolejny YouTube do odsubowania. Ja rozumiem oczywiście takie komentarze i się z tym liczyłem od początku, jak właśnie postanowiłem, że faktycznie z Minecrafta będę chciał powoli rezygnować. Rezygnować powoli oczywiście, więc sezon 11 jeszcze pewnie kilka odcinków wyjdzie. Ale zobaczymy, jak to po prostu będzie wyglądało. Pewnie po prostu dam wam save'a tam i będziemy powoli zakończali w ogóle już nagrywanie na właśnie Minecrafcie. Następnie Wojciech Pawlak. Ważne, że będą gry, a nie jak większość YouTuberów, pranki. A tam jeszcze było chyba napisane i inne nieciekawe stare gierki. No to będą gierki oczywiście androidowe, więc oczywiście jak najbardziej dzięki wielkie, że to rozumiesz, że zmiana jest mi naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. Też po prostu widzę od dłuższego czasu, że kanał leci w dół, ja się w ogóle nie rozwijam, ale zresztą o tym też było napisane w komentarzu. Wy to dobrze przyuważyliście. Cox.pl. Dlaczego Minecraft RIP było na kanale 4 lata? Z tego samego właśnie powodu, 4 lata jest bardzo, bardzo dużo. Chyba, że ja nie nagrywam czystego Minecrafta. Ale później zaproponowałeś fajny temat, czyli temat odnośnie 10-latków na YouTubie. Temat może jest obgadany dosyć mocno, wiele osób się z tego nabija, ale może sobie pogadamy na ten temat odnośnie innego vloga. I tutaj Mateusz się chyba rozpisał najbardziej ze wszystkich tutaj osób, które były obecny, czyli Mateusz Szymczyk. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie również. Dobrze, że rezygnujesz z Minecrafta. I teraz polecą hejty na ciebie. Ale robisz content. Przepraszam, jeszcze raz. Albo robisz content Minecrafta dla dzieci, albo się nie rozwijasz. Ja właśnie już uznałem, że się w ogóle nie rozwijam. Przez to właśnie, że Minecraft technicznie jest ciężki dla młodych odbiorców. I to trzeba po prostu przyznać. Co to było dalej? Czekajcie. Tu pisze jak kura pazurem. Czy widać? Tak, to są moje notatki. Poszukaj ludzi, naucz się montować. Efekty specjalne, z tego co widzę, stoisz w miejscu. Ale mi tutaj jedzie on. Zrób coś dobrze, nowego. Albo po prostu zrezygnuj. Szkoda twojego czasu. Mateuszu, ja wiem oczywiście, że tutaj moja wiedza odnośnie nagrywania vlogów jest tym bardziej mega... No początkowa, nie ukrywajmy, ale będę starał się to jakoś rozwinąć. Mam nadzieję, że mnie się uda. Zobaczymy, może faktycznie Action Cam sobie jakieś tutaj kupię. Brakuje mi wstawek do tego typu, ale nagrywanie tego za pomocą lustrzanki jest mega uciążliwe. No i na koniec wziąłem jeszcze tutaj komentarz od Przemoszewy. Najwyższy czas na zmiany. Minecraft się znudził. Android to fajny pomysł. Oczywiście komentarz był dłuższy o wiele, ja tylko wyciąłem kilka tutaj z tego fragmentu. Jak chcecie zobaczyć sobie pełne komentarze, to macie pod poprzednim filmikiem.
Nie wiem jak wy sądzicie, ale ja uważam, że taka zmiana jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. I takie komentarze postanowiłem, że będę czytał, ale też oczywiście pogadamy sobie o innych jeszcze rzeczach, właśnie o tych tematach zaproponowanych przez was, jak również o mnie, o moim życiu troszeczkę więcej. Zobaczymy, o moich jakichś dziwnych doznaniach. Zobaczymy, co nam po prostu z tego wyjdzie, z tej naszej takiej rozmowy, że ja tutaj, a wy po prostu za obiektywem. Dobra, wiecie co? Ja pędzę do pracy, bo zaraz to oczywiście jeszcze mnie opierniczą, co tak długo jadę. I po prostu pogadamy sobie później, co by na to. Ja sam mógł sobie jakoś tutaj wstawki robić z tych rzeczy z Chin, żeby do mnie przychodziły systematycznie w miarę. Też nie wiem, czy warto mi w to wchodzić tak naprawdę, bo jak w przypadku Hardena, on działa na elektronice. Ja tutaj muszę sporo rzeczy kupić, żeby sam się przekonać, czy to jest warte, dopiero żeby później wam coś polecać. I leci teraz do mnie sporo rzeczy, oczywiście za co, za wszystko ja płacę. No ale zobaczymy, czy będzie po prostu warto to wam polecić później. Po prostu zobaczymy w międzyczasie ten dron, jak naprawdę był warty uwagi. Dlatego też postanowiłem, że ten materiał od niego z nim nagram. Tak samo jeszcze mam kilka takich drobiazgów, które pokażą się pewnie jutro. Może za 3-4 dni kolejny materiał odnośnie pewnych innych rzeczy. Ale tego wam nie będę na razie zdradzał. To dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o komentowaniu, żebym po prostu wiedział, że tutaj jesteście. Że nie nagrywam sam do obiektywu i widzimy się, słyszymy w kolejnych materiałach. Na razie, hej.